Cześć, jestem Piotr z 5 i witam was w kolejnym odcinku serii Let's Play Amnesia The Dark Descent. Słuchajcie, jakoś nie mam tygodnia do nagrywania odcinków. Nie wychodzi mi coś ostatnio, nie wiem, weny twórczej nie mam chyba. Nagrałem odcinek, w którym przez całe 10 minut szukam od kawałka kuli, bo jak wiecie, mam kawałek kuli do znalezienia. Ja to nagrałem, ale to jak to obejrzałem, to stwierdziłem, że to jest tak nudne łażenie i szukanie kuli, więc teraz zrobię to samo, tylko że oszczędzę wam oglądania tego i po prostu przytnę, jak znajdę ten kawałek, to wtedy się spotkamy. A, wiem, że powinien być w prezbiterium, ale... No trudno, będę szukał. W takim razie do zobaczenia. Okej, po dosłownie godzinie poszukiwania odkryłem mój błąd. Tu jest ostatni fragment kuli. Co za fail. O Boże. Wy też wcześniej to mnie rozejrzałem, no. Dobra, wracamy nareszcie. Jasne, teraz... O, wrócę. Tędy, dobra. No, tędy, dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, tutaj może się łatwo zgubić, więc... Chyba dobrze idę. Mam nadzieję, że dobrze idę, bo może się to łatwo zgubić. No nie widzę drzwi, nie widzę drzwi. Cholera, przez most jeszcze trzeba przejść. Okej, drzwi powinny być gdzieś tutaj po lewej. I są drzwi, proszę państwa. Yes, nareszcie. Mogę złożyć kulę w całość. Przepraszam. No to możemy teraz rozpocząć składanie kuli. Idziemy do nawy, z nawy idziemy do prezbiterium. Tak. Dobra. Oliwa mi się skończyła, to jest jedyny taki minus tego. I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. No. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vyre's tonic. Dobra, ocalę cię, Jezus Maria. Dobra, prezbiterium. Proszę bardzo. Yes. Idziemy złożyć kulę. O fuck! Ale mi się zacięło. LOL, co ty miał zacząć? Jak śpi? Mam spać? To jeszcze bardziej by w mordę dostał od niego, nie? A, nie ma to jak. No tak, oberwałem od monstera i teraz siedzę w pierdlu, zdaje się chyba. Też miło. O, idź stąd, to jest Zenek. Zenek, pamiętasz z kim piłeś ostatnio? No ze mną. Czemu mi to robi? Oj, Zenek, ty zdrajco. Co to jest? O, w mordę. Ale fajnie. Mogę wyjść.
pręcik też się może przyda. Ale zwała. Nie, nie będę nic powstrzymywała. Uciekam stąd. Uciekam z pierda. No, oliwa. Tak w razie czego? Jeee! Yeah. Oh fuck, się przestraszyłem tego gówna. Przepraszam. Co to ma znaczyć? Straszne. Ma gość twardy łeb. No, cholera. No, szukam. A Jezu, co jest z tą myszką? Szukamy wszystkiego, co się nam może przydać. Wiadro. Ciekawe, do czego wiadro. Tam jest studio na środku, może do tego. Spoko, Daniel. Dobra, i teraz zbierzemy wodę. A do czego nam się to przyda? Nie wiem. A, jest zamknięte, muszę znaleźć klucz. Aha, no... O Jezus Maria, jestem głupi. Wypuszczamy go do środka. Idealito. Można było też to zrobić z tym prętem, zdaje się, bo kiedyś pamiętam robiłem to tym... O, właśnie. I mogę go przesunąć ładnie. Czyli można używać wielu różnych elementów. Uciekamy. O, mordek, ja to lubię. No jak ja to lubię, zablokowane. Spieprzamy, spieprzamy. Co mnie goni? O Boże, czerwona mazia mnie goni. Mam wrażenie, że jest tuż za mną. Wyjście, wyjście, dajcie mi wyjście, ratunku! Jest wyjście! Ha, i co? Ale emocje, ludzie. Gdzie jestem? Tutaj jestem. I tak nie wiem, gdzie jestem. O! 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 Nie mam siły. Ciekawe, co się stało teraz. Tonight, you will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. No jak miło. Closing in on me and I fear for my life more than ever. Wow. Outside Altstadt lies a small settlement. Zimmerman, a dairy farm, lives with his wife and his three children. Hmm.
visit was unexpected, and Alexander was able to strike Zimmerman down without alerting the others. Cwaniaczki zaatakowali osadę po kryjomu po cichu, normalnie ninja style. Daniel, ty zabrałeś dzieci i mordowałeś dzieci? Czyś ty z durnia? Kradnie dzieci z wiosek. A potem pewnie sprzedaje ich organy na Allegro. O. A mohody są tu uciec. Wow, to się wszystko pozmieniało. Co się dzieje? Tu jest zablokowane przejście. Cholera, a tam? Au. Jest otwarte, zdaje się, co? Jest. Ekstra, schodzimy na dół do Agrippy. Dobra, słuchajcie, muszę kończyć odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę, nie żałujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Spotkamy się u Agrippy na dole. Na razie.